już teraz. Na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, jest naszym gościem. Witam ponownie, panie ministrze, witam państwa. Ja tak pół żartem, pół serio zastanawiałem się, skąd się bierze w takiej górniczej spółce brakujących 80 milionów i przypomniałem sobie piłkarski poker. I myślę sobie, skąd się bierze? No z sejfu się bierze po prostu. No, z sejfu się bierze i koniec. Natomiast hojność władz PGG, tak sobie myślę, na gruncie po prostu takiej realnej ekonomii, to wydaje mi się niesłychana. No, widział pan kiedyś firmę, która 100% zyskiem, trzymajmy się tych szacunków, które w PGG nadal obowiązują, 100% zyskiem dzieliła się ze swoimi pracownikami? No wie pan, no nie. No, chyba, że Henry Ford nie był takim taki altruistą. Tak, no chyba nie, ale wie pan, ja panu powiem, PGG, zresztą cały sektor górniczy w Polsce, mówię o tym, którym państwo ma przewagę udziałową, stoi przed wielkim dylematem uregulowania zagadnień płacowych w trybie nowego układu zbiorowego pracy. My dzisiaj w polskim górnictwie mamy prowizorkę, czyli jest to suma układu zbiorowych pracy w każdej kopalni inna, w każdej spółce inny. I to trzeba uregulować, tym bardziej, że obligatoryjnie kończy się ich ważność w czerwcu bieżącego roku. Właśnie tak. Natomiast związkowcy mówili jeszcze przed tym kompromisem, że żadne rozmowy poważne w tej sprawie się nie toczą. No więc właśnie o to chodzi, że żadne. I czerwcowy termin jest mało realny. No więc właśnie, zamiast toczyć poważne rozmowy nad nowym układem zbiorowym pracy, przedstawić racjonalne wyliczenia, no panowie wpakowali się w sytuację, kiedy siłą rzeczy podwyższyli sobie bazę do negocjacji. Mhm. Bo te płace dzisiaj wyższe należały się, są sprawiedliwe, co do tego nie mam żadnych wątpliwości, ale już ustanawiają bazę minimalną. Nikt jeszcze nie wynegocjował nigdy ze związkowcami obniżenia płac. Wszyscy, którzy siadają do takiej rozmowy, chcą równać do najwyższej. Panie ministrze, czy to porozumienie płacowe teraz, to porozumienie w sprawie podwyżek, to jest jakiś prognostyk przed negocjacjami w sprawie układu? Wie pan, nie, ja uważam, że to jest wręcz substytut. A nie myśli pan, że na przykład ustępstwa w zapisach tego układu to mógł być jeden z warunków władz PGG podczas negocjowania podwyżek? Ustępstwa z układu, wie pan, no, aż tak daleko bym nie szedł w tych negocjacjach. Natomiast uważam te podwyżki jako rozwiązanie tymczasowe, ale komplikujące bazę do negocjacji nad układem zbiorowym pracy. Prezes Rogala mówi, wracając do samych podwyżek, że ten kompromis zawarty ze związkami, 280 milionów, nie zagrozi planom inwestycyjnym. Jak nie zagrozi, jeżeli 100% zysków idzie na płace? No tego za bardzo nie rozumiem, bo PGG powinno, jak każda firma, najwięcej finansować ze środków własnych. Poza tym, jak pamiętamy, za PGG ciągnie się zobowiązanie finansowe w kwocie 5 miliardów złotych. Do tego wszystkiego mają zobowiązanie wobec swoich udziałowców, którzy wnieśli swoje pieniądze i domagają się ich zwrotu. Więc to są wszystko zobowiązania, które z czegoś trzeba pokryć. Wszystkiego nie załatwią wyższe ceny, bo i tak ceny węgla, moim zdaniem, mimo że bardzo wzrosły w ostatnim okresie, 2 lat, już są dzisiaj na pułapie maksymalnym i bardziej rosnąć nie będą. Więc w sytuacji, kiedy rosną koszty, a ceny się stabilizują, teoretycznie można mówić, że większych zysków nie będzie. Czy teraz młodzi Ślązacy będą ustawiać się w kolejkach do pracy w PGG? Wie pan, młodzi Ślązacy dzisiaj nie tęsknią do górnictwa, bo tak się niestety nasłuchali o, wie pan, braku perspektyw tego zawodu, że to wszystko, wie pan, odbierają w kategoriach takiej niestabilnej perspektywy. To nie są te czasy, kiedy ludzie czekali na pracę w kopalni. Dzisiaj szukają miejsca gdzie indziej i na szczęście na Śląsku ją znajdują. Wszędzie, gdzie indziej, tym bardziej. To był argument też związkowców, że to PGG nie jest atrakcyjna płacowo dla młodych, no tak, potencjalnych młodych pracowników. I tu jest pewien błąd logiki w tym wszystkim, ponieważ, wie pan, przez lata, zwłaszcza w ostatnich latach 10 właściwie, władze wszelkiego rodzaju ścigały się w podwyższaniu odpraw, żeby tylko ludzie chcieli odejść
Z budżetu państwa wydawano olbrzymie pieniądze na to, żeby chcieli odejść, prawda? Dzięki temu odeszli ludzie o najwyższym poziomie kwalifikacji i my się nawet zorientowaliśmy, że nie ma kto pracować w tych kopalniach. I teraz szukamy sposobu na to, żeby ludzi do kopalni sprowadzić. No tak, ale temu, który przyjdzie, to po pierwsze nie będzie człowiek o wysokim poziomie kwalifikacji, no bo on ich nie miał gdzie nabyć, prawda? A poza tym, no chcemy go zachęcić wysoką płacą, która ale dotyczy nie tego nowo przyjętego, tylko tego, który tam pracuje 15 lat, który już dzisiaj jest przodowym w ścianie, czy tam jeszcze inne ważne funkcje wykonuje. Troszeczkę to się kłóci z logiką, ale wie pan, ja panu powiem szczerze tak. Polskie górnictwo ma przed sobą olbrzymią perspektywę 30-40 lat funkcjonowania w tym samym poziomie. Bo taki jest model energetyczny Polski. 30-40 lat? 30-40 lat. I to się nie zmieni. I wie pan, i cała walka o polskie górnictwo właściwie rozstrzyga się na poziomie dylematu, czy to będzie, czy polski system elektroenergetyczny będzie zużywał polski węgiel, czy nie polski węgiel. Dziś do Polski sprowadza się niestety około 12-16 milionów ton węgla rocznie. Mało kto wie o tym, że dzisiaj już 20% energii elektrycznej produkowanej w Polsce z węgla kamiennego produkowany jest z węgla importowanego z zagranicy. I to jest wyłom w doktrynie, i to jest w połowie z Rosji, tak. I to jest wyłom w doktrynie bezpieczeństwa energetycznego kraju i suwerenności gospodarczej kraju. Więc jeżeli ktoś poważnie myśli o bezpieczeństwie energetycznym państwa, to trzeba szukać sposobu na to, żeby w Polsce wydobywać efektywnie więcej, a nie otwierać rynku zbytu dla tych, którzy go wydobywają taniej i mogą go do Polski sprzedać. Bo cały czas jeszcze jedno zdanie na koniec. Toczy się wielka walka o polski rynek. Polska, jeszcze raz powtarzam, zużywa rocznie około 50 milionów ton węgla w energetyce zawodowej kamiennego, około 40 milionów ton węgla w energetyce węgla brunatnego i walka toczy się o to, czy ten kraj energetycznie skazany na węgiel przez najbliższe 40 lat ma być jego producentem, czy tylko rynkiem zbytu. Panie ministrze, wracając jeszcze do podwyżek, czy związkowcy JSW dostali właśnie do ręki argument po tym, co wydarzyło się? Oczywiście, że dostali argument. No, proszę 15% podwyżek. Dokładnie tak, proszę pana. Chłopcy mieszkają w tych samych blokach, na tych samych osiedlach i mówią, ci mają, a my nie mamy. Tym bardziej, że Jastrzębska Spółka Węglowa za ubiegły rok miała 2,5 miliarda zysku. W tym roku się też dobrze zanosi, bo węgiel koksowy jest wyjątkowo drogi. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej już w ogóle różne dziwactwa zaczynają finansować, więc jak już ich stać na drony, które będą nad każdym furgawie, że tak powiem, po Śląsku, no to czemu nie mają dać na wynagrodzenia? Czy o ten kompromis będzie łatwiej czy trudniej przy no zdecydowanie dziesięciokrotnie większych zyskach na przykład? Nie, no oni dostaną swoje w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i to absolutnie tak, tym bardziej, że każdy wyliczy, że są na to pieniądze. Panie ministrze, to na koniec jeszcze sprawa Chorzowa. Słyszał pan o tym, że górnictwo ma wrócić do tego miasta hutniczego. No wie pan, ale górniczego też kiedyś. Ale górniczego tam też istniała kiedyś. Kopalnia Barbara Chorzów, którą kierował kiedyś sławny pan dyrektor Major. I tam, likwidując kopalnię pod koniec lat 90., pozostawiono pod ziemią w pokładzie 620 na poziomie 800 metrów znacznej ilości dobrego węgla w bardzo fajnych warunkach geologicznych i dzisiaj inwestor chce do tego węgla wrócić. Wie pan, reaktywując kopalnię Barbara, znaczy reaktywacja kopalni Barbara ma reaktywowana kopalnia Barbara ma wydobywać 1,5 miliona tony rocznie węgla koksowego i energetycznego. To jest realne? Panie doktorze, nie wierzę w to. Nie wierzę w to nie ze względu na szczupłość zasobów, bo zasoby tam są. To infrastruktura. Jest to jeden pokład. Tak, tylko na złożoność infrastruktury w centrum miasta i teoretycznie oddziaływanie na powierzchnię. Jakby federowali, wie pan, po 700 ton na dobę, to już byłoby dużo. I jeżeli będą jeszcze mieli odwagę skonstruować nowoczesną infrastrukturę, bo wzbogacanie tam może być stosunkowo oszczędne, bo to jest czysty węgiel, więc nie trzeba go tak pukać, na przykład jak na kopalniach Piast czy Ziemowit, prawda? No to tam te 700 ton spokojnie sobie mogą federować przez jakieś 15-20 lat. I taką perspektywę mogę widzieć. Czyli tak czy inaczej biznesowo to jest opłacalna potencjalna inwestycja, tak? Pan, przy dzisiejszych cenach węgla i przy tym, że w Polsce jest rynek na węgiel, no bo jak jest import, to jest i rynek, jeżeli to się sprzedaje, no to trzeba to robić. Dodajmy, że to jest prywatna inwestycja grupy Fazing. No tak, państwo
w tym nie ma żadnego ryzyka. To jest podobna sytuacja jak przy Siltechu w Zabrzu. Która jest nadal opłacalną. Jest nadal opłacalną i zawsze będzie opłacalną, ponieważ... I to też mała kopalnia. Absolutnie mała kopalnia, feduje ponad 200-300 ton na dobę i wie pan, i to są takie ilości, które wystarczą, żeby wyżyć. Czy reaktywacja KWK Berbara może to być drogowskaz dla innych miast, innych zamkniętych w przeszłości zakładów, że panie to się redaktorze, może jeszcze opłacać? Siłą rzeczy trzeba będzie wrócić do kopalń zamkniętych, zwłaszcza do takiej kopalni jak kopalnia Dębieńsko. Tam rząd podobno chciał budować nową kopalnię. Nie tyle rząd, ile Jastrzębska Spółka Węglowa upatruje rezerwę dla zasobów dla kopalni Szczygłowice. Znam Szczygłowice, bo 9 lat tam pracowałem, a poza tym to bardzo łatwo udostępnić z tamtej strony. Czesi tylko mieli iluzoryczny pomysł, bo mówię o Bakali, żeby tam odbudować kopalnię całkiem od nowa. To jest oczywiście bzdura, bo to jest nakład rzędu 300-400 milionów euro. To się nie da. Gdyby ten obszar górniczy przejęła Jastrzębska Spółka Węglowa jako pole rezerwowe kopalni Szczygłowice, to mają otwarte nowe złoża na najbliższe 20-30 lat i to ma sens. I to nie jest jedyny przykład. No a inne przykłady jeszcze? No inne przykłady, wie pan, no dokonały się same, chociażby kopalnia Silesia w Czechowicach. Mój projekt, który niestety z różnych powodów się, że tak powiem, mataczy Orzesze, które też chciałem udostępnić z czynnej kopalni Krupińskiej, ale niestety w międzyczasie zlikwidowano mi kopalnię Krupińską, więc nie mam skąd, prawda? Widzę, że rozbudowuje się kopalnia Bolesław Śmiały, Opole w kierunku Zarowem Bełckim. To jest taki bardzo fajny obszar górniczy na południe od kopalni Bolesław Śmiały. Przypomnę, Bolesław Śmiały to jest kopalnia w Łaziskach, którą 15 lat temu wszyscy skazywali na likwidację. Dzisiaj ona sobie radzi i zaczyna inwestować. Nie jedyna w takiej sytuacji. Nie jedyna, tak jest. Także wie pan, to dowodzi wszystko temu, że mówienie o rentowności kopalni jest bardzo, bym powiedział, jakby to powiedzieć, obarczone błędy i ryzykiem, ponieważ wie pan, ceny węgla to po pierwsze, model kopalni to po drugie, a po trzecie polityka państwa wobec sektora czasami zmienia diametralnie warunki, w których coś nieefektywnego naraz okazuje się efektywne. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia. Radio